tych pajączków z TR2, tych takich malutkich. Niestety muszę wziąć tę apteczkę, bo mnie zatruł. Mało miejsca było na walkę. Ten. Na podpuchę. No niestety. O, okropność. I tam. No i tam, i tam. Podwodna dźwignia tam mi mignęła, czy mi się tylko wydawało? No, podwodna. Będziemy gasić ogień piekielny? Coś ten deseń, może. Nie, ty idziesz do tego gniazda pająka. No bo tu jest przełącznik. Jezu. Żeby otworzyć kolejną bramkę. A jeszcze jedna tam jest. No. Myślałam, że tylko jeszcze jedna była. A tu taki psikus. Cholera. Zrobiłem duży błąd, bo jak sobie zapisał... Nadpisał pierwszy save z tego poziomu. No, to niezbyt dobrze. A teraz Lara musi się zabawić w cyrkowca. I przez obręcz przeskoczyć. No. Jeszcze powinny płonąć te obręcze. Tak dla kompletu. Jakby było nam mało ognia. Dużo. No, troszkę o diabło. No, za bardzo. Tak, troszkę. Jezu, jeszcze mi nie przeskoczyła, no. Nigdy nie lubiłem jak tego szczy. Teraz to ją w ogóle przedziabały ładnie. No właśnie, też bym tak próbowała pewnie, ale to jakoś niewiele da. Kurde. O, jakie teraz. To... No kurde. Ale ja już nie ufam temu poziomowi, ja myślę, że za każdym tym zakrętem będzie pająk. Jeszcze jedne. To jeszcze jeden zapis. Ładno to nabina. Rozciąłeś jej brzuszek. Albo uciąłeś nieco piersi. W sumie może bardziej. Jak apteczka bez pająka? O. I powrót. A, no tak, no. Czego ja się spodziewałam w ogóle tutaj? Myślałam, że coś nam się ładnie otworzy, jakieś przejście tutaj już, ale... I tam. To było za proste. No, właśnie. No. Zapomniałam, że tutaj nie ma nic prostego. W tym customie. A jak jest coś prostego, to znaczy, że potem będzie gorzej. Jezus. Dlaczego ty mnie zmuszasz, żebym ja na co patrzyła? Myślisz, że pamiętałeś, że to są pająki? Kurde. Nie wiem, bo ja bym pewnie o nich nie zapomniała.
powiedziałeś? Chciałam powiedzieć przed tym, przy tej poprzedniej obręczy, że coraz lepiej ci idzie ich pokonywanie, ale... Niestety nie jest tak fajnie. Ale mało życia mu to nie. No tak. No dobra, niech już będzie. Ależ no, powtórz sobie jak chcesz. Ale właśnie, chciałam powiedzieć, że apteczki są po to, żeby można ich użyć, wiesz? Po to one zostały wymyślone? No, etam. Apteczki zostały wymyślone do chomikowania. Mhm. A flary? Też. Tak, oczywiście. To teraz tu musimy iść. No, tak by jakoś... Wypadało. Chyba. Tak, tu. Na bank, tu. Ścieżka śmierci numer nie wiem ile. Ach. Kurde. A tak ładnie się zapowiadało. No, wczytuj. Kurde, chyba przez przypadek na chwilę włączyłem nagrywanie. Aha. Nie wiem, mi się wydawało, że FPS-y cały czas się świecą. No, skaczemy sobie żywo pochodnią. To się nazywa szalejący ogień. A. Czemu ona tam nie zawsze wskoczyć chce? Kurde, nie? Za pierwszym razem tak się fajnie udało, a... Tak, tutaj to już na sali mógł podarować. No. Owszem. O, jak się złapia, to ona się już od razu pali, kurde. Czekajmy, to może... Tu co napiszę? O! Okej. O to chodziło. Jest. No. Nawet nie było tak źle. Aż sobie muszę herbatę nalać na tej kaccence. No, znając długość tych kaccenek, to spokojnie byś sobie zdążył iść zrobić tą herbatę. jakaś taka krótka była. A cóż podnieśliśmy w ogóle? Już ci mówię. Dał całkiem ładnie. Sun Goddess. I łączymy to z Sun Diskiem. Jezus. Ty robisz, kobito? Szybko schodzi w dół. No, ja nie chcę w dół, no w górę. No. Prawie. A
Ja się podziwiam za cierpliwość przy graniu. Kurde, no. O. Dobrze, że po kratkach się umie wspinać. No, taka, tym bardziej, że ta kratka nie wyglądała na taką, na którą by się szło wspiąć. No dałoby się powspinać. Dobrze, że nie trzeba było wskoczyć od razu na tą górną drabinkę. Miałam liczyć stopnie, ale za późno sobie przypomniałam o tym. No i teraz używamy naszego, jak to się po połączeniu nazywa, San Talisman, Talisman Słońca. No ja bym powiedziała, że słoneczny talizman, jakoś tak bardziej mi pasuje. Tylko gdzie on odleciał? Na wysoką górę. Jakby nie patrzeć, słońce ma być w górze. I no co to nam dało? A, już widzę. Coś zapewne. Tu się chyba ta droga otworzyła w góry. Aha, bo tutaj byliśmy tylko przy dźwigni wcześniej, zdaje się. No. Czy tam przy łączniku, czy co to tam jest? Shotguna do niej, czy tam z czegoś? No. Do pszczółki. Na pająka to rozumiem. Ach, tu klapa była. W sumie to jest no droga powrotna do początku levelu. Aha. Czekaj, bo to wiem, że mamy zapalić. Aha, bo to faktycznie jest coś takiego. No właśnie, teraz już wiem, co trzeba zrobić. Wiecie co, wracamy po pochodnie, czy nie? Tak. Czyli nie było to takie całkiem bez sensu tutaj przyjście. I no, wniesienie jej tu na górę już nie będzie takie łatwe. Gdzie jest ta pochodnia? Właśnie się chciałam zapytać, gdzie ona jest w ogóle. Bo powinna być tu. Jest. Wow. Już się boję, kurde, że się nie dowziąć. I całe to przejście, co dzisiaj zrobiłem, pójdzie na marne. O, sakra. Nie, to tego to w ogóle nie dopuszczam takiej myśli, że ty ją gdzieś zgubisz albo coś. No już się chciałam zapytać, czy jesteś pewny, że tu nie ma żadnego przeciwnika, który nam ją może podpieprzyć. Bo jak takiej nie widziałam, to stwierdziłam, że ktoś ją nam ukradł. I teraz z pochodnią po pochylniach.
Nie no, koleś był fantastyczny po prostu. Nakopałabym mu równo. Ue. Nie doleciała. No to w twarz dostała chyba. Wiesz, koleś by ci odpowiedział, że wcale nie musisz grać w jego custom. Ja bym w niego nie grała. Ja bym go odinstalowała przy pierwszym poziomie, nie na moje nerwy. Wcześniej się wybiją. Ale i tak bym mu się powiedziała, żeby się poszedł przebadać. Masz z głową, bo śmiech to wątpić coraz bardziej. Kurde, no. O. Ale już coraz lepiej. Czekaj tu. Albo nie. A no, nie doleciała. Dobrze, że nie zrobiłaś tego pośredniego, bo by był failem. No. Ła. Ale to i tak jest mimo wszystko mniej irytujące niż te pierwsze tam nad tymi ogniami z tymi pochylniami. Jakoś tak nie wiem. Nie doleci mi zaś. No właśnie. Bardziej w bok musi polecieć. No, ale już minimalnie tak w sumie brakowało. Przynajmniej tak to wyglądało. Kurde. Kurczę. Prawie. Przez to, że to są rozwalające się kładki, to ani się... Nie ma na nic czasu. No. Znaczy, ja na początku myślałam, że to są normalne, takie stałe kładki, ale... Yes. Wow. To co, Lara tutaj została zatrudniona do oświetlenia tego pomieszczenia? Mało ono jest oświetlone! Właśnie. Jeszcze trochę przed tobą. Nie no, takie coś. Lara... Lara, postaraj się bardziej. O, nie wiedziała biedna, w którą stronę zeskoczyć. Z tej krawędzi. Ach. Kurczę. Bez pochodni byłoby jednak łatwiej. A tu jest to, że trzeba z pochodnią, nie? Bo musisz ją donieść tam na górę. No, domyślam się. Co nie zmienia faktu, że byłoby łatwiej. Kurde, zaśle. Nie tak. Nie tak. Nie doleci zaś, kurde. Nie, jak się z miejsca tam wybić, a nie z rozbiegu. O, jeszcze teraz tu nie wleciała. Jak nie z jednej strony, to z drugiej, no. Coś nie idzie. Też nie. Przy tym odcinku widzowie się raczej będą nudzić. Ciup. Przewijają. Chyba zaraz przerwia znowu, bo to... Nazwiesz ten odcinek Gotujmy z Larą, albo Gotujmy Larę. Kurde! Przez to, że nie ma na nic czasu, to się nawet nie idzie rozejrzeć. No.
Jeszcze mi się do przodu odbija zamiast do tyłu. W ogóle wygląda, jakby sobie twarz podpaliła. Wreszcie. Jej. Tylko nie. Nie przed zapisem. Dobra, ja to przerwę, to, bo to nie ma sensu, żeby się dalej patrzyli na to samo. Usłyszymy się, jak to przejdę. Jesteśmy z powrotem, wreszcie się udało. Tak, po kilku nieudanych próbach. No. Ten poziom jest masakryczny. No. Ja bym powiedziała, że ci, co w niego grają, są masochistami, wiesz? Mówisz? No. Tak jakoś mi się pomyślało. Tak, jak ktoś myślał, że teraz będzie łatwo, to... To nie ma tak dobrze. Jak tam wykręcić na ten, ten... No nie tak. Jezu. Nie. Wow. Najpierw musimy iść tam. Potem się wrócimy i idziemy tu, gdzie jest ta kładka z tym płonącym ogniem. Aha. Czyli bardzo sympatycznie się zapowiada. Ale też... Tak coraz bardziej sympatycznie. Kobito, kobito. Kurczę. O, to teraz za bardzo w bok. No, jak nie za daleko, to za bardzo na prawo. Kurde, już była prawie. Nie safe. No i przypadkiem sobie nie nadpisz takim save'em. To też się zdarza. O Jezu. Ten custom naprawdę uczy cierpliwości. Tutaj trzeba być mega cierpliwym. No może coś w tym jest. No przecież to się nóż otwiera w kieszeni sam z siebie, jak się ogląda.